miejsca parkingowe na wagę złota. Zdaniem większości mieszkańców bytomskich osiedli, pozostawienie samochodu pod własnym blokiem często graniczy z cudem. Oprócz modelu rodziny dwie osoby plus dwa pojazdy mechaniczne, główny problem stanowią tak zwane wraki. W parkingu przybywa, samochodu przybywa, ale ciężko w ogóle gdzie zaparkować. Ja mam jeden samochód i mam problem. Dlatego po części to jest wina. Proszę, tu stoją cztery nieużytkowane samochody od kilku lat. Cztery. To są cztery miejsca parkingowe, a tam na tamtej ulicy stoi kilka. Z pomocą w odzyskaniu cennej przestrzeni przychodzi Straż Miejska z Bytomu. Wraki to zapomniane porzucone samochody, najczęściej porośnięte mchem i pleśnią, bez tablic rejestracyjnych, z widocznymi oznakami korozji, powybijanymi szybami czy wyciekającymi płynami eksploatacyjnymi. Straż Miejska w Wytomiu właśnie prosi o zgłoszenia, sygnalizowanie takich przypadków. Na pewno spotka się każde zgłoszenie z odpowiednią oceną i reakcją ze strony strażników miejskich. Zawsze próbujemy najpierw dotrzeć do właściciela takiego pozostawionego pojazdu holowanie jest ostatecznością. O porzuconych, unieruchomionych od dawna samochodach informować można pod numerem telefonu 32 281 18 24. Od początku roku w wyniku starań funkcjonariuszy udało się ujawnić aż 62 wraki. 48 z nich zostało usuniętych przez odnalezionych w toku postępowania właścicieli. Pozostałych 14 odholowano na prywatny parking przy ulicy Brzezińskiej. Bardzo dobrze, bardzo, bo przecież nie mają gdzie parkować ci ludzie. Ktoś przyjedzie z rodziny, nie ma gdzie stanąć. No to bardzo brzydko wygląda na takim osiedlu. Tutaj śmieciarki przejeżdżają i potrzebne jest miejsce, żeby zaparkować, a nie stawać tak z boku, bo czy pogotowie podjeżdża czy coś, to musi być miejsce. Koszt odholowania jednego pojazdu to 450 zł, każda kolejna rozpoczęta doba parkingowa to dodatkowe 45 zł.